Potwierdzone laboratoryjne wyniki są, także nie ma żadnej dyskusji co do tego. Do tej pory nie było fałszu żadnego przypadku, kiedy byłby stwierdzone padłe zwierzę dzikie ptactwo. No, było po raz pierwszy. Podjęliśmy decyzję o pobraniu próbek i wysłaniu tego materiału do Puław. Także zostało potwierdzone laboratoryjnie. Dwie sztuki zwierząt, jedna łabędź, jedna kaczka. W związku z pojawieniem się ptasiej grypy w mieście powiatowy lekarz weterynarii wydał rozporządzenie, w którym m.in. zakazuje karmienia wolnożyjących ptaków. Mieszkańcy miasta ignorują jednak ten komunikat. Prowadzone będą również inspekcje wszystkich gospodarstw, w których znajduje się drób. Mieszkańcy miasta i okolic są proszeni o zgłaszanie przypadków zachorowań ptactwa. Wirus ptasiej grypy nie jest niebezpieczny dla ludzi.